Cześć, z tej strony Dim2 i dzisiaj luźne granie. Co to znaczy luźne granie? Czyli wszystkie materiały, które gdzieś tam pomiędzy 101 czy tam 102 a 107 zostały nagrane, ale nie zostały jeszcze zmontowane i leżą mi na dysku. Ponad 70 giga materiału, więc wypadałoby to wreszcie zmontować, więc jest. Oddawanie klejnotów to jest jakaś patologia. Bez ISA chyba się tego nie da oddać, naprawdę już próbowałem tyle razy, może kiedyś się uda. Xpienie 90-91, szamankę 5,5 godziny wtedy poszło. I to jest drop z tego wszystkiego. Szkatułki, małże, zatrute, bronie lekana, to te rzeczy zbierałem. Reszty praktycznie nie podnosiłem. To znaczy podnosiłem, ale wszystko szło, że tak powiem, na peta. No, pety tutaj były bardzo ładnie skarmione, więc można było poszaleć. Dzieci dostały też ze szkat Metina, no i tak w pewnym momencie coś się dziwnego zadziało. A co takiego? Zaraz zobaczycie. Za mną nie chcą zniknąć, ale powinny zniknąć, gdy są w kółeczku. O właśnie, teraz zniknęły. Ale dlaczego przedtem nie znikały, tego nie wiem. I to jest dobre, bo pamiętacie, jak się otwierało blaski? To było na zasadzie otwierasz blaski i nagle masa wszystkich potworów. No tutaj akurat zostało to fajnie zrobione, teraz pomyślane, że one powinny znikać teoretycznie. Ale jak mieliśmy okazję przetestować, to czemu by tym przetestować? No właśnie widzicie, tu znikają, tu też znikną, czy nie? No właśnie fajnie, to zostało dobrze pomyślane. Teraz wiem, że będzie aktualizacja 17.1, która będzie zupełnie hardkorowa i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że nie będzie aż taką wielką odskocznią. Monety jubiluszowe, na co zostały wymienione u mnie przede wszystkim? Na magiczne kamienie, tak? To się chyba nazywa? Chyba tak. O, czy tam kamienie kowala? Zwał jak zwał. To, co się zwój przerabia, co jest niby lepszy guzik, prawda? Okaże się niebawem. Tylko muszę dograć małe co nieco. Karmienie peta. To jest istna patologia. Jeśli macie jakieś swoje postacie gdzieś tam, gdzieś, co właśnie w ten sposób możecie, macie zapchane, że widzicie, mam tutaj masę stalek, masę broni, masę innych syfów, które i tak się nie zostaną sprzedane, u handlarki nie opłaca się tego sprzedać. Warto karmić peta, ale przyznam się szczerze, że myślałem, że będzie więcej z tego. To znaczy, hajsu by było dwa razy tyle, ile dostał pet tego wszystkiego, ale przyznam, że dobrze, że zostały skarmione te rzeczy. Małpa 81.1 skill. Dlaczego ją ekspię? To jest sentyment. Pierwsza małpka, która została wyekspiona, taki większy procent. Myślę, że Nemerę będę ekspił tak naprawdę do setnego. To jest chyba plan. Nemerę do setnego. Nie wiem, czy to w ogóle się uda, czy to ma sens. Pewnie nie ma sensu, ale co tam. Może kiedyś komuś sprzedam tą Nemerę, jak wbiję jej setny. Skilli na razie nie będę robił, bo tam teoretycznie powinno być antymagia i dwa razy ABS albo trzy razy ABS i by było spoko. Jakaś szamanka na pewno by się ucieszyła. Czy też sura BM. Przyznam się szczerze, że zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie Nemerę do 80 cisnę. Jeszcze nie ma. Myślę, że Nemerę będzie miała 80, jak ja będę miał 108. Małpa urosła. Jest większa. Oj tak, jest większa. Trochę ją wykoksiło, ale widziałem jeszcze większe małpy. To jest w ogóle dla mnie masakra, bo małpy niektóre są tak olbrzymie, jak pół postaci. Naprawdę, nie mam dlatego pojęcia, od czego to zależy. Ta małpa jest duża, ale nie wiem, Siupek ma małpę, która jest po prostu o głowę wyższa. No naprawdę, jest na pół postaci. Jak będę jakoś teraz w grze i będę go widział, to poproszę, żeby stanął Małpa w małpę. Powiem wam, że jest. Nie wiem, czy on jeszcze będzie rosła, jakby chciał ją na bohaterski wziąć. Nie wiem, nie mam tego pojęcia. Ale skrzynki. Nie opłacało się brać innych niż brązowe. To taka moja dygresja i przyznam się szczerze, że najwięcej punktów, ile miałem w ciągu dnia, to było 85 tysięcy. Ale to był fart po prostu. Zbijane 4 czy 5 sztuk po 2-3 osoby, ale przyznam się, że to jest bicie prawie godzinę. No, niecałą godzinę biliśmy, więc hardcore. Fajny ten event był z tego względu, że leciały różne duperele. Bijesz metiny, nagle patrzysz, o, fioletowa eboszkata, no spoko, przydatna.
Wleciały chorągiewki, które ciastka były chyba najbardziej mega, jeśli chodzi o sam eksp. Bardzo przydatna sprawa. Jakby było można je zachować na potem, przyznam się szczerze, że prawdopodobnie bym nadrobił tego tyle, że wbiłbym sobie 120, szamance 120, lekanowi 120, bodziakowi, czekoni 120, wszystkim postaciom bym 120 wbił, jakby mi się dało te ciasta przechowywać dłużej, przyznam szczerze, bo no pro sprawa. Ulepszanie szarfy. I co z tymi szarfami w ogóle jest? Podobały mi się, chociaż na zrzucie ekranu no, wydawały się one trochę większe i przyznam się szczerze, że przerabianie szarf o dziwo nie było takie straszne, jak mi się wydawało. Naprawdę, myślałem, że będzie o wiele gorzej. A dlaczego o wiele gorzej? Zaraz sami się przekonacie. No mam kilka szarf, dwie żółte, jedną czerwoną, taką lepszą. I zobaczymy, co z tego w ogóle wyjdzie, czy się uda cokolwiek. Tak, niepowodzenie jako pierwsze, ale przyznam się szczerze, że powodzenie jako drugie, sukces jako drugie, mega sprawa, się ucieszyłem. No, ta nie wygląda jakoś tak specjalnie, za ładnie, ale są jeszcze inne. Zaraz zobaczymy następny, jak wyglądają. Chociaż przyznam szczerze, że bardzo dużo szarf się pojawiło w trakcie tego eventu, taki 20% plus. Więc no, szacun dla tych, co zrobili 20% plus, bo wam się po prostu to udało. Dziesiątka wygląda już całkiem w porządku. Tak powinna wyglądać legenda. Tak powinien wyglądać maksymalny poziom szarfy, bo jest ona chyba najładniejsza. Najlepsze jednak jest to, że się wreszcie zmusiłem i poszedłem na Lorda. Przyznam się szczerze, że czekałem na niego dwa respy. Dwa zakichane respy. Dlaczego? Bo po prostu został tak wybijany i wiecie, człowiek... Nie machałem, stałem. No i lipa wyszła, bo ktoś mi wbił i wybił. Przyznam się szczerze, że to rozszerzenie ekwipunku nie mam bladego pojęcia, kiedy zrobię całe. Nie wiem, czy to w ogóle jest sensowne do robienia całego, bo to jest chyba najpierw tak 2, 3, 4, 5 kluczy. Na 5 się kończy, czy jeszcze coś jest więcej. Sam tego nie wiem. Natomiast staram się robić tą śmieszną właśnie, co tutaj Galadyna widać, karty. Ale z kartami jest mały problem. Jaki? Zobaczycie niedługo. Będzie jakiś odcinek o kartach na pewno. Uzbieranie trzech gwiazdek męczące. Mówiłem, że ta szarfa na legendarnym, zresztą na tym, co da się przekładać, jest taka trochę dziwna. Oto przykład. Jest ogromna na lekanie. Na szamance, na surce jest malutka, a na lekanie jest po prostu ona wielka. Na lekanie to wszystko jest wielkie. Robię też sobie tego dropka. To znaczy robię, to jest za dużo powiedziane. Czytam mu skilla na P. Chciałem zobaczyć i na G, bo jeszcze trochę mu brakuje. Z tego względu, że a może kiedyś się przyda. Nóż, kto wie. Uderzenie palcem. Czemu? Chyba, żeby mieć jak najszybciej ripostę, bo ripost już uzbierałem ponad 30 ku. Natomiast... Nie, do palaczy uzbierałem 30 ku, natomiast riposty to jest lipa, bo nie wchodzą wcale. Tak, to też moja ulubiona zagrywka, bo nie da się nic zrobić. A, coś jeszcze. To jest właśnie z levela up 102 na 103. Jeśli chcecie pomóc 108 wbić, zapraszam do filmu z komentarza. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Nie no, zakładaj, nie ściemniaj. Już Darek nie rób siebie nie wiadomo kogo. Tak, ludzie z gildii stwierdzili, że Lekan może założyć, bo ma opis, że może założyć. Niestety nie może założyć. No, błąd to błąd. To by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie, Gildii 2. Do zobaczenia. Kurde, a szkoda. I pozdrawiam całych dajbreków, a co tam? Może się nie obrażam, jeżeli ich tu wróciłem. A tak mówię, kieckę wziął, to wilka z wilkiem by mógł sobie dohajtać. Trzeba by normalnie zgłosić to do supportu. Pisze, że na Likana można włożyć, a nie da się, nie? Założyć. No właśnie.